Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie w smakowitych daniach. Zapraszam dzisiaj na pyszną przekąskę, czyli bułeczki nadziewane pieczarkami. Takie bułeczki to znakomita propozycja na obiad lub kolację. Najlepiej smakują podane na gorąco z czerwonym barszczem lub bulionem. Zapraszam do oglądania filmiku. Oczyszczone pieczarki kroimy w kostkę. Obraną cebulę drobno siekamy. Drobno siekamy również opłukaną natkę pietruszki. Na patelnię z niewielką ilością rozgrzanego tłuszczu wrzucamy posiekaną cebulkę i delikatnie ją rumienimy od czasu do czasu mieszając. Następnie dodajemy pieczarki i wszystko smażymy do momentu, aż woda z pieczarek wyparuje. Pod koniec smażenia całość doprawiamy niewielką ilością soli oraz czarnym pieprzem i zdejmujemy z ognia. Następnie w bułeczkach wydrążamy małą dziurkę i przez nią wyciągamy zawartość bułki, która będzie nam potrzebna do farszu. Do przestudzonych pieczarek dodajemy miąższ z bułek, natkę pietruszki oraz jedno jajko i wszystkie składniki razem łączymy. Przygotowanym farszem nadziewamy każdą bułeczkę przez wydrążoną wcześniej dziurkę. Do głębokiego talerza wbijamy pozostałe dwa jajka i roztrzepujemy je widelcem. Następnie bułki moczymy w jajkach. Panierujemy w bułce tartej. I rumienimy na głębokim tłuszczu z każdej strony. Gotowe bułeczki wyjmujemy łyżką cezakową i odsączamy na papierowym ręczniku z nadmiaru tłuszczu. Po więcej pysznych przepisów zapraszam na bloga smakowitedania.blogspot.com.